Podczas powiatowego święta plonów tradycyjnie przeprowadzone zostały liczne konkursy z nagrodami. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zajął wieniec z gminy Gniewoszów, drugie – wieniec wykonany przez gminę Głowaczów. Trzecie miejsce ex aequo zajęły wieńce z gmin Garbatka Letnisko i Kozienice. Wyróżnienia otrzymały wieńce przygotowane przez gminy Magnuszew i Sieciechów oraz kosze rodzinnych ogrodów działkowych Ustronie z Kozienic i Kamienny Potok z Chinowa. W konkursie rolniczo-ekologicznym zorganizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą oraz Starostwo Powiatowe w Kozienicach nagrody wylosowało 12 osób spośród 33, które prawidłowo wypełniły karty konkursowe. Serdecznie gratulujemy. Za chwilę nagroda zostanie przekazana. Tylko ja mam takie pytanie, ponieważ rok temu, jak przekazywałem też wideorejestrator, osoba, która wygrała, też była pani, ale nie miała ani samochodu, ani ciągnika. Okazało się, że miała rower, no i miała tam go zainstalować. Pytamy panią, czy pani go będzie miała gdzie zainstalować? Będzie. No to wyczamy. W programie artystycznym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Folkowy nastrój wprowadził zebranych zespół ludowy Słowiczanki. Swoje umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowali uczniowie placówek z terenu gminy Głowaczów. Do tańca zapraszał DJ Lukas, serwując zróżnicowane sety muzyki elektronicznej. Następnie chętni mogli bawić się do muzyki zespołu Jagoda i Brylant. Natomiast gwiazdą wieczoru był zespół Kordian, który zgromadził przed sceną bardzo dużą liczbę fanów. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce DJ Lukas. Słowickie dziewczyny chodzą na maliny, te długie warkocze to za nimi kroczę. Słowickie dziewczyny zbierają maliny, burza ci się śmieje do ładnej dziewczyny. Tutaj takich dzieciom jest niemało przecie. Przyjeźdź na Słowicę.
fucking timber. Face down, booty up, timber. That's the way we like to work, timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will, timber. Swing your bottom round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your bottom round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber. You better move. Sorka za ten telefon dzisiaj o drugiej w nocy. Tylko chciałam pomocy ciebie. W słuchawce słyszałam śmiech. Naiwna ja, naiwna ja. Mogłam mówić co myślę na cały głos. Mogłam nie brać do siebie, gdy zranił ktoś. Mogłam trzymać cię mocniej, gdy chciałeś iść. Mogłam dać. Mogłam tak, mogłam wziąć cię do tańca ostatni raz i obiecać, że parkiet jest tylko nasz. Teraz jakoś magicznie chcę cofnąć czas. Mogłam tak, mogłam tak. La 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 la, la 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 la, la la la. Może to nie plaża i gorące Malibu. Może to nie góry, a nie zdobywanie szczytów. Ale i tak jest dobrze mi tu. Chociaż kiedyś cię zabiorę daleko do Puerto Rico. Aj, aj, aj. Nie potrzeba nijak więcej. Nie potrzeba nijak we śnie. Mogę tylko tu być, dopóki też jestem. Lubię zapach tych ulic. W nich lubię się nudzić. Lubię kiedy się dłuży czas i wiem, że ty też lubisz to. Lubię zapach tych ulic, w nich lubię się nudzić. Lubię, kiedy się dłuży czas i wiem, że ty też lubisz to. Brakuje słów, brakuje słów. Choć chcę powiedzieć, że jesteś szczęściem moim, gwiazdą na niebie. Pięknym aniołem i nadzieją na lepsze dni. Aha. Spełnionym snem marzeniem. Dobra, słuchajcie, śpiewamy razem głośno. Jedziemy! Do której? Teraz
są razem z nami. Dokładnie tak. A teraz słuchajcie, po raz pierwszy dziewczyny piszą. Mam wreszcie daty. O to chodzi. Napiszę, wiesz, dla ciebie, a może długi list. Wciąż tego nie wiem. Wciąż tego nie wiem. Choć czuję, że bardzo chcę dziś wyznać ci słowa te. Że kocham i szaleję. Ręce w górę! To naprawdę, od samego początku. Rzadko się to zdarza, nie obrażając innych, za których spotykamy się w koncertach. Tu od razu jest energia, od razu jest pięknie. W tym momencie wszystkie wasze ręce. Lewa ręka w górze, prawa ręka w górze i pięknie klaszą razem z nami. Uwaga! Przyjdź do mnie jeszcze dziś, nie czekaj nawet chwili. Jeszcze wyżej! Drodzy Państwo, wierzę, że ten czas oczekiwania, który w tej chwili spędziliście, za chwilę zespół nam tu wynagrodzi i cieszymy się bardzo razem z Panem Wójtem, że zgromadziliście aż tyle osób i cieszymy się, że ten dzisiejsze święto, które się nazywa Dożynkami, spuentujemy wspaniałym występem zespołu Kordian. Wiemy, że nie zaśpiewamy tak pięknie jak Kordian, dlatego już przekazujemy mu głos. Przychylam się do słów pana starosty. Bardzo serdecznie witamy i zapowiadamy gwiazdę wieczoru. Przed państwem, dla najlepszej publiczności, mieszkańców powiatu kozienickiego i gminy Głowaczów, zespół Kordian! Me połanie nad górami słońce.
Dziewczę pięknie jest ubrane, żonę taką. Ranek świtać już zaczyna, biegły za nią aż do płyna. Kiedy ona mnie ujrzała, z te warkosze co? I wszyscy razem! Ta dziewczyna jest szarowa, lecz skóra mi dobra żona. Tańczy dla mnie, znowu siara, odwieszona aż do rana. Chodzę tanią, jak szalony, wśród tej głowie takiej żony. Głowa człowiek szuka i wszyscy razem. Ta dziewczyna, dożynkom towarzyszyły liczne ekspozycje. Chętni mieli możliwość obejrzenia wielu stoisk wystawienniczych i ekologicznych. Atrakcją była możliwość skosztowania dań przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu kozińskiego oraz produktów regionalnych takich jak miody czy sery. Na dzieci czekał dmuchany plac zabaw oraz liczne stragany ze słodkimi przekąskami i zabawkami. W imieniu Krzysztofa Wolskiego, starosty powiatu kozińskiego oraz Huberta Czubaja, wójta gminy Głowaczów, składamy podziękowania gminom Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów za włączenie się w organizację dożynek powiatowych. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Partnerami wydarzenia byli Enea Wytwarzanie Spółka z o.o. oraz Polskie Pomidory S.A. Dziękujemy również pozostałym partnerom, którymi w tym roku byli Stowarzyszenie LGD Puszcza Kozienicka, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Nadleśnictwo Kozienice, Soledo Mariusz Pająk, firma handlowo-usługowa WIR, Elgis Garbatka, PPHU Fenix Robert Rakoczy, Delta Electronics Polska, Zakład Mleczarski Obory, Kwiaciarnia Tęcza, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Tatrobet Szewczyk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Expol Grzegorz Wilkowski, Tomel Instalacje Elektryczne Tomasz Piętosa, Stacja Paliw Tadeusz Hynek Przemysław Hynek, Top Market Ewmaj Jędrzejczyk. Organizatorami 18 dożynek powiatu kozienickiego Głowaczów 2022 byli Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Głowaczów oraz pozostałe gminy powiatu kozienickiego. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.